Galeria Tarnobrzeskiego Domu Kultury po raz kolejny otworzyła się na młode polskie artystki wpisujące się w cykl pod tytułem Ela Kre, oznaczający Ona Stworzyła. Tym razem przyszedł czas na pracę Marty Konarzewskiej. Pochodząca z Warszawy artystka specjalizuje się w projektowaniu grafiki użytkowej, rysowaniu i tworzeniu ilustracji. Jej prace systematycznie pojawiają się w prasie, m.in. Chimerze, Twoim Stylu, Gazecie Wyborczej czy Zwierciadle. To są przede wszystkim portrety kobiet. Rozmaite, dlatego że to jest taka galeria portretów, portret kobiecego wnętrza. Jej kreska jest też niezmiernie ciekawa, od takiej mocnej, intensywnej po lekką, lapidarną. To jest bardzo trudne zadanie dla artysty, dlatego że ona jakby narzuca ograniczenia na własną ekspresję. To znaczy ma wiele do powiedzenia, ale jej wypowiedź ogranicza się do kreski i do takiej rachitycznej plamy barwnej. Jak podkreśla artystka, swoje prace tworzy przede wszystkim dla samej siebie. To jest największa przyjemność tak naprawdę. Usiąść sobie wieczorem przy biurku i rysować dla samej siebie. Bo dla klientów to jest zupełnie inna praca, a wszystko to, co tutaj dookoła, to zrobiłam sobie. Nie ma w tym jakiegoś przekazu, jakiejś walki, to nie są jakieś rysunki, które walczą o coś. To są po prostu ładne dziewczyny. Autorski projekt Elżbiety Miśkiewicz-Zamojskiej gościł już ponad 20 artystek, takich jak Katarzyna Bogucka, Magdalena Pankiewicz czy Marianna Sztyma. Ich prace znane są nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami. No tutaj pani Elżbieta z Domu Kultury zaprasza ilustratorki różne już od wielu lat. Więc ja tutaj naprawdę w niezłym gronie się znalazłam. Bardzo fajne przede mną były ilustratorki. Jak przeczytałam nazwiska, które były przede mną, to poczułam się dumna, że tutaj ja teraz mogę się wystawić. Projekt Ela Kre jest otwarty. Wciąż pojawiają się nowe uzdolnione artystki, a zainteresowanie ilustracją i malarstwem wśród odbiorców sztuki rośnie. Wystawę prac Marty Konarzewskiej można oglądać w Galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury do końca kwietnia.